mikrofon działa. A słuchaj, Kamil, ci się nie chwaliłem, że kupiłem sobie tego DJI Osmo Action. Filmik, no, a widziałeś, no. Filmik widziałem. O, dobra. To nagrywamy filmy reklamowe typu, jak to jest, TV Mango. O, i słuchajcie, mam na samochodzie kajak, ale patrzcie, jacy tu mieszkańcy sprytni zrobili sobie tratwę z pianki i z desek. Ale chyba nie będę pływał z brzegu, raczej będę łowił. Dobra, przechodzimy do konkretów. Jak widzieliście na zwiastunie, zaprezentuję dzisiaj kołowrotek Dive'a Legalis CSLT 2500 myślnik XH. Tak to się nazywa. Tu pisze, nie wiem czy widać, Made in Japan, z chińskiego Allegro. Dobra, słuchajcie, Chińczyk się chyba ulitował. Widząc mój sprzęt, tu mam taki jeden kołowrotek, który ma chyba ponad 30 lat, ten ma dobre 15, ten też już jest leciwy. No i w każdym razie sprezentował mi taki kołowrotek Dive'y. Sam sobie wybrałem model, jaki chciałem. Teraz myślę, że troszeczkę za mały. Mogłem wziąć większy. O, wyłaź. Dobra. To do kieszeni, bo wiatr mi porwie. No i słuchajcie, tu papierologia nikomu nie potrzebna. O, tutaj też jakieś pierdoły. Dobra, schowamy. Zaraz rozstawimy sobie tu statywik, żebym mógł wam tu prezentować, jak co wygląda. O kurne, ty znowu. Cholera, a ja film nagrywam. Zaraz montuję spinniki tam. Słuchajcie, w tym miejscu, gdzie się teraz przed chwilą chlapnęło, no to takiego szczupaka, no, ile to było? Ze 3 miesiące, 4 miesiące temu, nie? No, takiego kurne, prawie metrowca wytargałem. Dokładnie w tym miejscu. Pod samymi nogami. Dobra, prezentujemy kołowrotek. Wczorajszego dnia już sobie nawinąłem plecionkę. Skręcimy tu rękojeść. Ładnie. A, tu była z tyłu. Na stopce była nalepka. Co tu kurne pisze? Klej został jeszcze po nalepce. Made in Vietnam. Słuchaj, Dive'a japoński kołowrotek z Wietnamu. No, w każdym razie, a to jest norma. Dobra, no i jak kołowrotek? Bardzo fajnie wykonany. Widać, że wszystko jest tak precyzyjnie wykonane. Co mi tutaj się podoba bardzo, to słuchajcie, jak załączymy sobie, o, teraz mam hamulec zwolniony, ale jak załączymy hamulec, to nie ma tak jak w tych kołowrotkach, że jest taki luz centymetrowy, tylko praktycznie jest zerowy. Zerowy luz, jeżeli chcemy cofnąć, od razu jest blokada. Super wykonany kabłąk. To nie taki byle jaki drucik, tylko taki kawał gnata. Naprawdę fajnie wykonany. Działa bezbłędnie. Ja już wczoraj troszeczkę tym kołowrotkiem sobie kręciłem. Także hamulec tak samo. Super chodzi. Pracuje bezszelestnie. Bardzo, no, nie ma praktycznie żadnych luzów. Idealnie. Zobaczymy, jak się spisze podczas łowienia, bo inaczej, wiecie, tak kręcić sobie rękoma, inaczej łowiąc. W każdym razie za chwilę zakładam sobie na wędkę. Zainwestowałem też w wędkę. No, skoro wietnamski kołowrotek japońskiej firmy, to i wędkę kupiłem sobie za całe 39 zł u Chińczyków w markecie chińskim. Wypróbujemy. A zależało mi, żeby była wędka maksymalnie jak najkrótsza. No, kupiłem sobie taką 2,10 m z tego tytułu, że chcę łowić taką wędką sobie z kajaku. No i co? Zakładamy. Aha, jeszcze może trochę parametrów technicznych. Co tutaj mamy na opakowaniu? Ja tak to wygląda. Czyli tak, jest przełożenie 6:2:1, czyli jeden ruch korbką, 6 razy kabłąk naokoło się okręci. Waga 250 gramów. Maksymalne. Aha, hamulec jak ustawimy, to jest uciąg maksymalnie 10 kg. To nie wiem, co to jest, 87 cm i taka korba narysowana. Tego nie wiem, jak ktoś wie, to proszę mnie uświadomić. I 6 łożysk. A, i tu jest jeszcze podana tabela, ile możemy sobie żyłki nawinąć, ile możemy nawinąć sobie plecionki. Tego już tam nie będę tłumaczył, pokazywał. A czego nie widziałeś?
To, słuchaj, taka korbka tutaj pokazana, pisze, bo tu są takie piktogramy, nie? Mhm. Waga, pierdoły. No i tu jest tak, 87 cm. To jest nawój, że chyba jeden ruch to 80 i to tam 7 cm. A, no widzisz, jak ktoś po szkole to i kurde mądrze mówi. Ma rację. Jeden obrót korbką, nawijam 87 cm żyłki czy tam plecionki. I to będzie, Kamil, właśnie to. No. Także widzicie. Mądrego warto posłuchać. Dobra, zakładamy sobie wędkę. Zakładamy sobie kołowrotek. Uzbroimy. Tu mam swoje przynęty. Ty, Kamil, ja tą chyba swoją szczęśliwą błyskę urwałem ostatnio, tak? Chyba tak, bo coś mi się kojarzy, że marudziłem. No, kurne. Taką miałem fajną wahadłówkę. Bo u mnie wahadłówki to są numer jeden, no, number one. Jeżeli chodzi o przynęty, bo najlepiej lubię łowić na wahadłówki, następnie na obrotówki, czy tam wirówki, jak to woli. Woblery i na końcu, na samym końcu gumy. Dobra, montujemy i za chwilę rzucamy. O, słońce wychodzi. A słuchajcie, bo nie wiem, czy wspominałem, nagrywam swoją kamerką DJI Osmo Action 5. Tylko teraz mi tu jakoś kabel głupio wystaje. Gdzie to? Kurne flak. Muszę przełożyć. O, tu mi się tu mali. Mam bezprzewodowy. Ale nie chce mi się go instalować. Dobra, spróbujemy tak. O, może będzie. Próbujemy. Słuchaj, Kamil, rzucę tutaj. Fajnie by było. Ty, jakby był taki szczupak, daje. No, dwa razy się pierdyknęło tu w tym miejscu. Szansa jest. No, no dobra, pierwszy rzut dajwą na obrotówkę. No, rzuciło się. No, na pewno. Spróbuję najpierw na obrotówkę, a potem przejdę sobie na wahadłówę. Dwa spławy, co były tutaj pod nogami, to właśnie szczopak był ciekawy tego kołowrotu. Tak. On głównie po to tutaj przypłynął. O. Jak tutaj obrotówka pracuje? Pracuje fajnie. Prawie jak kołowrotek. Dobra. Mam trochę za grubą plecionkę. Ale trudno. Równoważy się. Kołowrotek bardzo dobry, plecionka może być gorsza. Wędka też bardzo dobra. Machina made in China. Tak. O kurne, ty widziałeś? Nie, Kamil. A to za twoim tym? Gdzie? Nie za moim. Na widok kołowrotka, ale rypnęło się. Tamty, słuchaj, ja tam rzuciłem, ale już byłem w połowie drogi. Z ten. O, jeszcze trawę zahaczyłem. Dobra. Nie, ale w tamtym miejscu rzuciłem. Ale wiesz co, fajnie, bo wygląda na to, że coś się dzieje w tej wodzie. Zaraz ściągniemy te zielsko. Tak jakby ten drapieżnik ganiał te drobnice. Rypniemy tam mniej więcej, gdzie to było. O, tak, żeby to było jeszcze z 15 metrów w prawo, to by było ok. No i co? No fajny. Na razie mi się kołowrotek podoba. No na pewno lepszy jak ten, który mam. No. Ten spinnik jednak jest taki 2,10, to jest z brzegu zbyt krótki. Minimum 2,70, no ale myślałem, że sobie połowię z kajaku, ale chyba kajak do wiosny poczeka. O. Tu przeciągniemy. Tu są te rekordowe szczupaki. Ciekawe, ilu będzie znawców typu źle wędkę trzymasz, nie w tą stronę kręcisz. Jak kiedyś tu łowiłem, nagrałem filmik, no wykasowałem, bo nie cieszył się powodzeniem. Nikt nie chciał oglądać, ale w każdym razie dostałem komentarz. Widać, że nie potrafisz łowić. Ledwie rzucisz, od razu ściągasz.
Ale co tutaj czekać na jakiś opad, jak tutaj woda jest średnio 1,5 metra. No i co? I nic nie ma. Jeszcze tam pod krzaczek. A kurde, nie miało być w zielsko, tylko pod krzaczki. I mamy zielsko oczywiście, nie rybę. Trochę hamulec sobie pociągnę. Tak. Ej, dobra. I to by było na tyle względem kowrotka Dajwa. Po reklamie. Dobra.